Siema, hejos. Dzisiaj kończymy w końcu oklejać CB500. Sorry, że tak dzielimy, ale po prostu w ciągu jednego dnia akurat wykończył się dzień pracy i nie daliśmy rady mu tego dokończyć, ale dzisiaj to kończymy. Trochę elementów nam zostało, tak żeby to wszystko fajnie, ładnie wyglądało. W tym odcinku też nakierujemy Tomka, co mógłby sobie jeszcze wymienić w tym CB500, żeby był jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy ten kładzisz. No co, lecimy z koksem, tymczasem. Siema, mamy dzisiaj profesjonalnie już z opalarką. Co już tutaj nam jeszcze, nie wiemy gdzie te elementy na tym, które przychodzą do Tomka kładzisza. Ja też sobie opalarką to poprawiałem. Miałem jeszcze niedociągnięcia jakieś. Opalarka musi być, słuchajcie, to jest naprawdę mega sprawa. Suszarka trochę za słaba, nie? Suszarka jest za słaba. Ona trochę pomoże naciągnąć, ale nie... Tak, przy naciąganiu okleiny to tak, ale opalarka tutaj, widzicie, tutaj już mam problem, nie mogę sobie już tutaj dobrze dojechać, ale mam nadzieję, że nikt tu mi dziury nie zrobi. Tu tych elementów jeszcze mamy dosyć sporo do przyklejenia. Wiesz co, no na pewno znajdziemy. Poczekaj chwilę, zaraz ci pomogę, Oskar, i jeszcze naprawdę damy radę, nie martw się, będzie gitas. Tomek będzie płakał. No, jak będzie nam płacił za to, to będzie płakał. Będzie robił odwiór z tą latarką, z takim halogenem budowlanym. Tak, tak. Co modele kleimy? Co znalazłeś? A, to jeszcze znajdź mi tutaj na ten kawałek tutaj. Zgubiłem taki kawałek, wiecie, okleiny. Chociaż taki cały był w jednolitym kolorze i nie wiem właśnie. Ale zapytam, może ktoś będzie wiedział, gdzie to spadło. Najważniejszy element doszedł. No. Sam go przyklejałem. Nie, bo się wyda. Właśnie, to ty naklejałeś. To ja naklejałem. To ty naklejałeś. Teraz już są dowody w sprawie. Ten kawałek też ja naklejałem. Teraz, teraz zobaczymy, Oskar. Zostaw odstęp. Tak, chyba nie. Tu się schodzi, a tu środeczkiem. Tak. Powiem wam, że na początku nam nic nie pasowało w tej okleinie, ale zaczęło pasować. No jak zostało ze 100 elementów 10, to już widać, tak, to widać już, coś, nie? Już jest proste teraz. Ale nie wiedziałem, że tyle fanu jest w tym, żeby kumplowi z ekipy oklejać kłada, nie? To jest fan, nie? No, największy jest przy wystawieniu sprzedaży dokumentu. Tak, tak. Dokument. Dobrze, jest elegancko. Tu jeszcze coś przyjdzie? No podejrzewam, że tu też coś będzie. No to szukamy. To to, patrz. To, na 100%, już widzę. Się zastanawiałem wcześniej, gdzie to idzie. A to będzie tak. Także pomału nam wszystko się wyjaśnia, rozjaśnia. A widziałeś schowek ten? Toaletę prywatną Tomka na wyjeździe? Nie. To podnosi kibel i wali. Nawet jeszcze zostało trochę materiału. Genetycznego. Tu, nie? Tu będzie. Tak. No, elegancko. Bogata ta okleinka, co? Bogata, no. Tu jeszcze pewnie coś przyjdzie? Tak mi się wydaje. Myślisz? No, no bo takie zostały paseczki króciutkie. No to wykleja jak kameruje, jak masz swoją stronę. Myślisz, że tak? Dobra. Odpuszczony jest. Zooma zrobiłeś, czy mi się wydaje? Co? Zooma masz włączonego? No. A jak to oddalić? Przy sobie, no. Ten, nie? No i w drugą. Tak, do maksa. O, dobra. I... Na co ja mam tu patrzeć, powiedz? No tak, czekaj. No na środek baku, na śrubę. Tak mi się wydaje, żeby to się... No bo tu jest zagięcie, nie? Żeby się na środku zeszło. Mi się wydaje, że tak, o. No nie, nie może. No a coś parę tu zostawimy? Ja bym się sugerował chyba środkiem śruby, że to jest środek. Aha. Podwiernika. Co? Tak? No.
Zajebiście. Drugi? No tu najważniejszy z ram, ten się ładnie zgrywa. No dobra. To już złączymy, nie? Żeby to... Tak. Dobrze jest. Na czuja. Na czuja. Okleina na czuja, kierunki na czuja. Nie no, zajebiście. Patrzcie. Nie no, naprawdę. Tu nawet takie małe elementy są oklejone, to nie? Tu też? No to było oklejone, to. Te paseczki. A, no, no tu. Tak nie? To szukaj następnych. Oskar szuka następnych. Tak. Tu nam brakuje. Tu taki duży element jest, ale on jest dziwny, bo jest jeden się różni od drugiego. A no właśnie. Ten będzie na stacyjkę. Tak. No ten idzie tu. O właśnie. Ten idzie tu, a tamten idzie tam. Odpuszczamy, robimy. Dobra. Czyli pomału się wszystko nam wyjaśnia. A jakby byśmy zniknęli, nie? To wszyscy będą wiedzieć, że to Tomek za to, że mu brzydko kleiliśmy. No, jak znikniemy, no, jak to, znikniemy to, to wina Tomka. Tomek. No. Jeszcze zamieszamy, może być Kajo i Kuba. Zamieszamy w to Kajo i Kubę. A niech Kuba odpowiada za to wszystko. Dobra, nie przez nie sekundkę i możemy lepiej. Maciek, pracownik miesiąca, on nam tutaj dużo pomagał jednak. Tak. Maciek, zdziwiony, nie? No chodź, zobaczysz, jak okleiliśmy. Patrzcie to. To jest Tomka... Nowy stary kład. No jeszcze dużo ma tutaj do zrobienia. Teraz tak, pomalować ramę, pomalować nerwy i pomalować nerwy. Tak. Nie, ładnie wyszło. Czekaj, go wycofamy, żeby zobaczyć go w całości. Czyli nie robotę mu narobiliśmy, a jeszcze całą ramę ty. No. Pasuje ten wiśniowy? Nie. Wiśniowy tymbark to jest. Nie sądzisz? Lepiej z tą okleiną, czy nie? Lepiej, tylko ta rama jest taka nie bardzo, nie? A jeszcze skarpety bym musiał dokupić, nie? No, bo tak to teraz wszystko z innej parafii, nie? Ale ogólnie super okleiny. Dopiero na dworze będzie efekt. Tak, w słońcu. Nie, ja już tu widzę, patrz. No, lekko widać, nie? Ale na dworze to dopiero efekt daje. Zlewie piwa. Już bez emocji. Jest, bo jest, nie? No. Jeszcze siedzisko do wymiany. O, ja. Manetki. No. Brakuje ty. Brakuje pasku. No więc bezelowo tego kłada. 10 wyjazdów i kład cały do roboty. No. Kierunkowska wypada. Cały Tomek. Ale leci. I z tyłu tarcza pęknięta jeszcze. I z tyłu tarcza pęknięta. To żeśmy... Czyli już nawet pęknięty karter był, nie? No. No jeszcze to dałem. A no tak. W sumie podsumowań to wszystko uszkodził już. Licznik nie działający to dużo. Nie, licznik działa. Tego jeszcze nie popsuł. Ale ty, te siedzenia to naprawdę to są, kurde, wielkie, co? Jakie? Wielkie. No duże są. Duże. Ale są wygodne. Mówisz, że wygodne? No, tak mi się tak wygląda na wygodne. No, może tak. No twoje na pewno jeszcze wygodniejsze, bez grubsza piątka. No. Nawet ciężko go ograć tak, żeby pokazać go całego fajnie. Na dworze trzeba. O, z muzyczką? A jaką muzyczkę do Lucky Stara CB500? Fajną jakąś. Chcę za mną grać w pokoju.
teraz raz mi daje, raz odbiera. Znowuż pan trzeba położyć. To prędzej to z raptorem by trzeba było taką zrobić. Ale widzisz, tu leciała kolejka, no ma już do malowania. No ale ty widzisz, ty tak się śmiejesz, a ty gaźnik masz do roboty. Wydech do założenia. Nowy. Ale ty tego dominatora poszukaj, fajne są. No przecież rozmawiałem z nim, no. Nie zrobią mi. Nie zrobią? Nie mają pipe'u tej rurki projektu. Aha. Mogę kupić końcówkę i dać do pospawania. Aha. Nie no, fajnie. Fajnie kładziesz Tomka teraz. Jak tak się trochę serca włoży, wkłada, nie? To zobacz, co można zrobić. Ale jeszcze by mu się przydały te handbary, nie? No nie ma tego, nie? No. Ale gdzie tam? A tu patrz, czujnika nie ma. Od czego? Sprzęgło. To czujnik do czego? No tu. Jest klamka od kebla przerobiona na sprzęgłową? Chyba tak, bo to automat był, czyli ma... Skądś indziej, bo tu jest czujnik stoku. No. Będzie zadowolony chyba. To nara. Nara Tomek. Robota skończona. Dzisiaj robota skończona, czekaj na prezent. To jest twój prezent od nas. Na Mikołaja. Patrzcie. A tak wygląda Tomka cebula po oklejeniu. Wybrał sobie okleinę właśnie z logo i ze swoim numerem z bluzy, którą właśnie Maras mu załatwiał. Z logo Black Ekipy. Tutaj patrzcie, fajne też dali mu na nerf bary. Paski takie. Tak wygląda przód. Trochę zbliżony, podobny do szerszenia albo takiej muchy afrykańskiej. Ale jest naprawdę fajny. Fajny. Ładnie to wygląda. No i oczywiście no, cały czas robota przy nim jeszcze jest. Jeszcze ma dużo do zrobienia. Także no tą okleinę akurat ma bardzo pełną. Jeszcze trochę elementów nam zostało. Tak to wygląda. Oczywiście okleina brokatowa. Nie będę teraz jeszcze powtarzać, że nie jest do zrobienia, ale trochę jeszcze jest. No tak, no tu tak. No tu tak może z dołu gra, bo będzie ładniej może wyglądał. Patrzę i czy jest ładniej. No jest taki, no fajny. Fajny. Żeby tylko mu się nie psuł i zasuwał. No dobra, to by było wszystko. Patrzcie, nawet tutaj na baku też ładnie to wszystko. Ładnie opalarką to wszystko zrobiliśmy. Tu nawet jakiś taki wzorek jest. Nie no, fajnie. Bardzo fajna, bogata wersja okleiny.